No tak. Witam jeszcze raz. Może się uda. Jaskinia Szamana, 2 lutego 2013. Przy każdym zalogowaniu, dzięki Danielu za tego Skype'a, ale widzę, że to nie wiem, czy coś ten Procaster do nadawania nam, słuchajcie, nie pada, bo mam za każdym próbą odpalenia sugestie poprzez włączenie okna przeglądarki, żebym wykupił sobie właśnie pakiet. No ale dobrze, na 3 miesiące, bo już jest poza limitem. No ale okej, może się nam to uda. Słuchajcie, no chyba mnie słychać. Tak jak patrzę, słuchajcie, łącze mam dobre. Także tutaj właśnie program do nadawania na tym live streamie płata nam figle. To są takie chwyty, jak tu jednak coś, co jest za darmo niby, zrobić za pieniądze z czasem. No. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy jeszcze raz. Trzeci dzień fali gwiazdy. Siła harmonii. Najlepszy czas, aby zaprowadzić ład i harmonię wewnętrzną. Czyli jeszcze powtórzę, choć może to było słychać, ten okres tego naszego długiego 40-dniowego cyklu po wielkim finale minął. Niektórzy mieli mniejsze lub większe jazdy. Dzisiaj to chyba jeszcze było słychać, no ale powtórzę to jeszcze przynajmniej w telegraficznym skrócie. Słuchajcie, jazdy mogą mieć kobiety. Niekoniecznie jakieś są to jazdy szalone, ale układanie się i dążenie do harmonii na poziomie żeńskiej energii, jeżeli dotyczy to kobiet, czasami no jest takim bardzo spektakularnym, bo emocjonalnym również procesem. Także wszystkim kobietom, które być może taki w dzisiejszym dniu mogą odczuć takie energie, takie jakieś pobudzenie, a czasami takie dziwne zbiegi okoliczności, sploty relacji. Być może zaczęło się to już w czasie snu, w postaci jakiejś pamięci dziwnych rzeczy, czasami pochodzących z dalekiej przeszłości, z dzieciństwa, z jakichś mocnych relacji, w które kiedyś byliśmy wplątani, albo w relacjach, w których w jakiś sposób wyszliśmy trochę mniej lub bardziej pokopani, albo z jakąś tam taką emocjonalną troszeczkę rozwałką, no to to wszystko może w jakiś sposób takim echem siódmym wracać do nas. No i właśnie, ponieważ, no słuchajcie, na przeglądarce, przepraszam. Zobaczymy ten kin dzisiejszy. Tu go wkleję. Biały elektryczny pies, czyli trzeci dzień fali gwiazdy. Jak on się ma do tej energii żeńskiej? Motorem dzisiejszych działań jest miłość. Dziś poskromię negatywne emocje, egocentryzm, niecierpliwość i nadpobudliwość. Dziś wyrażę swoją faktyczną osobowość. Niczego nie zatuszuję przed bliskimi i nic nie zrobię na pokaz. W tyglu bezwarunkowej miłości stopię dziś to, co chciane i niechciane. Dziś przełamię niechęć do ludzi i podejmę dialog z bliskimi mi, a nie wygodnymi osobami. Słuchajcie, oczywiście program tego dzisiejszego kinu może dotyczyć zarówno dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiety, czy odwrotnie powinienem, tak? Najpierw kobiety przodem, czyli kobiety i również mężczyzn, ale skoro tutaj w tym programie ta miłość się nam w czwartym czy w piątym zdaniu objawia,
to powiem tak, no tu to świadczy ten program o tym, że jednak będzie to dotyczyć bardziej takiej żeńskiej strony naszej dualności, naszej natury, bo miłość jednak tutaj bym optował za tym, że jest odczuwana bardziej przez tą żeńską stronę naszej natury i można powiedzieć, że miłość jest tym żeńskim aspektem. Słuchajcie, aspektem męskim jest światło. Jeśli tutaj takie fraktalny podział jakiś stosować na żeńską, męską energię, to ich odpowiednikami na wyższych fraktalach jest energia miłości i energia światła. Tak by to można powiedzieć. I właśnie energia miłości jest tym aspektem żeńskim, natomiast energia światła jest tą taką inicjującą energią męską. Ale tutaj nie będę się na tym poziomie rozwodził dzisiaj specjalnie, bo to można by pewno na ten temat zrobić osobną audycję, a jak wiecie, szaman jeszcze jest za bardzo wielotorowy, żeby wytrzymał 2 godziny na takie no dość zawężone aspekty, mówiąc o nich cały czas, więc pewno bym skakał mocno, a chciałem się jednak jeszcze troszeczkę skupić właśnie na tą żeńską energią dzisiaj, bo to mnie właśnie przed audycją, jak zwykle z braku, może nie z braku, ale już nawet nie usiłowałem znajdywać jakiegoś konspektu na, czy robić konspektu na audycję, bo wiedziałem, że i tak to w jakiś naturalny sposób się objawi. No i właśnie tak 2 czy tam prawie 3 godziny przed audycją właśnie tak się mocno zamanifestowały te żeńskie energie tutaj w mojej przestrzeni. I aż się zdziwiłem, zacząłem się zastanawiać, dlaczego jest w tym dniu, na koniec, można powiedzieć, tego naszego Colkin w ostatniej fali. Po tej naszej słynnej dacie. Dlaczego ta energia się tak mocno manifestuje? Dlaczego ona tak mocno dąży do harmonii w dniu dzisiejszym? No słuchajcie, wiąże się to głównie z tym, że no, ta część naszej natury, bo to nie tylko tyczy się kobiet, ale właśnie naszych żeńskich aspektów, zarówno w ciałach żeńskich, jak i w ciałach męskich, ta część naszej natury będzie troszeczkę przewodziła w tym czasie po końcu czasów, czyli właśnie w tej troszeczkę nowej rzeczywistości, na nowych matrycach, bo żeby zrównoważyć to wszystko, co działo się przez ostatnie 10 lata, tą męską hegemonię, która trwała może nie przez 10 lata, ale kilkaset, a niektórzy uważają, że kilka tysięcy lat ostatnie, no to ten aspekt nasz musi teraz mocno się zamanifestować. To już we wcześniejszych audycjach różnych w jakiś sposób starałem się zwracać na to uwagę. No i prawdopodobnie dlatego, że ten pierwszy 40-dniowy odcinek mamy za sobą, no to tak mocno na początku fali gwiazdy, czyli siły harmonii, czyli naturalnego okresu, w którym
energię, również energia męska i energia żeńska będzie się w naszych ciałach równoważyć, bo pamiętajcie, że szczyt fali mamy za sobą, będą jeszcze, czy trwają przełączenia, mamy nową matrycę i tak dalej, ale teraz to wahadło rozdrgane na koniec czasu bardzo mocno, do granic można powiedzieć wytrzymałości, powoli będzie się stabilizować i dążyć do większego takiego balansu, do wyższej harmonii, żebyśmy mogli jako istoty przejawiać się na coraz wyższych fraktalach również świadomości. Ale nie tylko chodzi tutaj o świadomość, również na wyższych fraktalach naszych ciał fizycznych bardzo dużo procesów. Powiem tak, tak troszeczkę się tłumacząc do przodu i sposób, w jaki komunikuję na razie pewne treści w tej audycji, bo chociaż ci, którzy mnie słuchają, znacie mój sposób, czasami taki na pierwszy rzut oka dość chaotyczny komunikowania pewnych rzeczy, ale on tylko na pierwszy rzut oka tak wygląda, natomiast no, jest pewnym takim sposobem wielotorowego oddawania wątków myślowych, których no, nie da się jednocześnie za pomocą słów jednocześnie oddać. Więc czasami za pomocą słów ja sobie tylko po tych wątkach przeskakuję, natomiast całe spektrum staram się utrzymać w świadomości i przekazywać też tak na szerszym spektrum przekazu. Dlatego dla tych, którzy w jakiś sposób wchodzą w tym rezonans, jest to myślę, że taka rozwijający sposób przekazywania informacji. Słuchajcie, nasze ciała też niesamowicie po szczycie fali przechodzą niesamowite, mówię o ciałach fizycznych, niesamowite procesy takie rekonfiguracyjne. W wielu ciałach uruchomiły się, ponieważ na pewno nie dotyczy to całej populacji, natomiast dotyczy to wielu osób, które mocno pracowały nad swoją świadomością w szczycie fali. I całej masy tych osób dotykają teraz procesy transformacji DNA. Oczywiście są to procesy takie, które trudno zauważyć, nawet robiąc analityczne badania krwi czy inne, czy nawet gdybyśmy robili sobie być może takie badania spektralne jakieś DNA, niekoniecznie by to w tak krótkim okresie czasu wyszło, natomiast w dłuższej perspektywie prawdopodobnie gdyby porównywać nasze DNA sprzed tam roku, sprzed pół roku, z czasu szczytu fali do tego, co mamy w stanie aktualnym, i jeszcze będzie to trwało prawdopodobnie 2-3 miesiące według tego, jak ja to postrzegam, no to te zmiany byłyby już dość mocno zauważalne. Wiele procesów jest właśnie na poziomie chromosomów, tam się pewne rzeczy, przyczepki tak zwane do chromosomów mogą oczyszczać, można powiedzieć. Ta informacja w DNA na tym poziomie zachodzi najszybciej. Na tym poziomie już mamy takie empiryczne badania, że możemy ten poziom zmieniać za pomocą właśnie myśli, za pomocą świadomości. I na to już mamy dowody. Jak ktoś chce więcej na ten temat, to polecam, nie wiem, czy to jest Greg Lipton, nie wiem.
No taki właśnie genetyk amerykański, Lipton, jego na YouTubie można znaleźć tam dużo takich przekazów, więc jak ktoś chce głębiej w to wejść, jak to się dzieje, to polecam jego wykłady, jego audycje. W każdym bądź razie, słuchajcie, te procesy bardzo mocno teraz przebiegają i również mają wpływ na te wszystkie odczucia, których doświadczacie, biorąc pod uwagę, że często jeszcze na to różne takie mocne procesy transformacyjne typu transformacyjna grypa się nakładają albo tym podobne, no to są to takie jazdy dość ostre, ale co nas nie zabije, to nas wzmocni, to o tym dobrze wiecie. Poza tym są to niezbędne procesy w tym czasie, które no lepiej, czy może inaczej powiem, muszą nastąpić, żebyśmy mogli łatwiej i sprawniej funkcjonować na tych nowych matrycach, czy na nowej matrycy. Dla mnie to są dwie matryce, słuchajcie. Jedna matryca taka pierwotna, ziemska, po modyfikacji za pomocą fali i również różnych innych istot, które przy okazji tego procesu tutaj się zamanifestowały, niekoniecznie na planach fizycznych, postrzegalnych dla nas. No i druga, faktycznie taka odblokowany, czysto ziemski potencjał, który kiedyś był tutaj dostępny, o czym mówiłem niejednokrotnie, dla istot, została stworzona dla istot o bardzo wysokiej świadomości, jako takie no, spektakularny, można powiedzieć, przestrzeń treningowa, żeby móc zamanifestować w fizycznym ciele, może nie od razu pełne spektrum przejawienia istoty, czyli można powiedzieć od drugiej do, no można by tak się pokusić, nawet po siódmą gęstość. To są oczywiście możliwości matrycy, natomiast jak to się działo? No to działo się różnie. Kiedyś w tych zamierzchłych czasach, to było wiele dziesiątek milionów lat temu, kiedy takie eksperymenty były na tym globie prowadzone, no to niekoniecznie do takiego pełnej harmonii to prowadziło, bo kiedy takie istoty o tak wysokiej świadomości ścielały się w takie z jednej strony dość ograniczone trzeciogęstościowe ciała, a z drugiej strony w możliwość właśnie przejawienia się bez tych wszystkich ograniczeń, które trzecia, czy czwarta, czy piąta gęstość w pewien sposób narzucają, no to na tej planecie tutaj była taka swoista jazda bez trzymanki. No i dzisiaj tylko po tych czasach to pozostały takie, można powiedzieć, bardzo silne w niektórych miejscach na Ziemi zagięcia. Ja wolę używać stałej nomenklatury czasoprzestrzeni, a mówiąc innym językiem, trochę na przykład hiperfizyką, nałożenia się siatek na siebie, splątania czasami, takie splątania tych siatek, specyficzne rodzaje nieciągłości, które powodują, czy może inaczej powiem, są wielką zagadką dla fizyki, geologii, w ogóle wszystkich badaczy, którzy badają ziemski magnetyzm. W ogóle są to zjawiska niewytłumaczalne, zachodzą tam bardzo dziwne rzeczy. Przesunięcia ziemskiego pola magnetycznego, prawa fizyki w takich miejscach nie działają w taki sposób, w jaki no, normalnie działa tutaj przestrzeń.
czy w jaki sposób dzieją się pewne zjawiska. No i tyle. No, to są takie troszeczkę bajki, no ale te bajki, można powiedzieć, po tym okresie fali też powoli są odkodowywane. Wiele takich miejsc jest właśnie w takich strukturach krystalicznych, w bardzo starych górach, które niekoniecznie wtedy, kiedy te wydarzenia, o których mówię, się działy, były w ogóle wypiętrzone poza, można powiedzieć, z ziemi, natomiast no, w tych strukturach ta informacja o tym, co się tutaj działo, jest zapisana. Wiele takich miejsc jest w Ameryce Południowej, w Andach. Część takich zapisów jest też w okolicach pustyni Gobi, z tym, że to jest głęboko zagrzebane pod piaskami właśnie pustyni. Być może z czasem kiedyś te miejsca albo się wypiętrzą, albo samoistnie będziemy je powoli odkopywać, bo czy chcecie wierzyć w to, czy nie, mapy tych terenów już są dostępne od wielu lat, ponieważ z satelity możemy na tyle głęboko, ludzka technologia może spenetrować przestrzeń ziemską, że kilkaset nawet metrów piasku prześwietlić, a to nie jest kilkaset, tylko góra kilkadziesiąt, nie jest żadnym problemem i można penetrować i badać w pewien sposób za pomocą różnych takich spektralnych, specyficznych zakresów promieniowania takie miejsca dość dokładnie. Oczywiście nie wszystko da się zrobić przez piach szczególnie, bo piach w pewien sposób jest izolatorem, bo jest to struktura kwarcowa. No ale tak czy tak można wiedzieć czy dowiedzieć się o takich miejscach, jak już się je zeskanuje, sfotografuje w pewien sposób georadarami takimi specjalnymi, satelitarnymi, czy trudno mi nawet powiedzieć, czy one tak się nazywają w tym języku ludzi, którzy mają do tego dostęp i operują tą technologią, bo nie jest to absolutnie mainstreamowa technologia i nic na ten temat w oficjalnym obiegu raczej nie znajdujemy. Natomiast no, ta technologia jest dostępna i z czasem pewno coraz więcej takich informacji będzie w jakiś sposób przekazywane, ale właśnie w pewien sposób do końca czasów, czyli do okresu szczytu fali, na te informacje było pewne embargo, bo nie było wiadomo, czy potencjał ziemskiej matrycy, czyli tej pierwotnej, na której to właśnie te wszystkie wydarzenia, o których mówię, miały miejsce wiele set milionów lat temu, czy ona zostanie na powrót odkodowana, jak gdyby. Pieczęcie, które zostały na nią założone, czy uda się je pościągać, ponieważ ona nie służy i nie będzie służyć dla, można powiedzieć, cywilizacji ziemskiej, bo nie ma takiej potrzeby, słuchajcie, bo takie trochę inne plany tutaj zostały wprowadzone, bo jak widać, tak jak z tego, co ja mówię, kurczę, nie wiem, dlaczego o tym mówię w ogóle, ale widać, tak bez konspektu brniemy w pewne informacje, które są być może dla niektórych szokujące, a dla niektórych bardzo bełkotliwe. Ale tak czy tak powinny się odcisnąć na przestrzeni, bo tylko wypowiedzenie ich, a później odkrywanie ich po kolei gdzieś tam, nauczenie się tego alfabetu da nam z czasem dostęp do pewnych rzeczy i również dostęp do przejawiania się niektórych istot tylko, bo ponieważ przejawienie się na tej pierwotnej ziemskiej matrycy
jest tylko takim, można powiedzieć, awaryjnym wyjściem na wypadek takich sytuacji, linia życia, można powiedzieć, jest zagrożona, czyli wtedy, kiedy populacja, cywilizacja może sama siebie unicestwić. No a taki moment jakoś udało się nam przeżyć i mimo, że reperkusje tego, że jednak ten wzrost świadomości, o którym tutaj bardzo wiele również ja mówię, nie jest wcale taki spektakularny, tak jak ja powtarzam i wręcz bym powiedział, jest bardzo niewielki w skali globalnej, natomiast no, pozytywne jest to, że na tej nowej, choć aczkolwiek zmodyfikowanej matrycy będą się rodziły już troszeczkę inne istoty i siłą rzeczy cywilizacja, świat, który stworzą, też być może już nie będzie skazany na samo unicestwienie przez najbliższe przynajmniej kilkaset lat. Bo takie momenty dramatycznego, czy może nie dramatycznego, ale takiego rozwoju cywilizacji, które grożą samounicestwieniem, co jakiś czas w każdej cywilizacji się, może nie w każdej, ale w większości cywilizacji się pojawiają, a szczególnie w cywilizacjach technologicznych, ziemska cywilizacja jednak stanowczo poszła w kierunku cywilizacji technologicznej, o czym też nieraz wspominałem i tak już zostanie. Wszystkie opcje, żeby tutaj jak gdyby odwrócić ten bieg, bo były takie bardzo silne opcje z różnych, można powiedzieć, obszarów. Przede wszystkim z obszarów różnych cywilizacji, które tutaj chciały coś ugrać na koniec czasu. Były też takie, żeby jak gdyby odejść od tego modelu i wrócić do korzeni tak zwanych, no ale to było absolutnie niezgodne z takim planem na wyższych gęstościach zupełnie, bo jednak bardzo specyficzne zadanie tutaj jest, czy zadanie można powiedzieć, no bardzo specyficzne takie pole treningowe, ta nasza trzecia ziemska gęstość, czyli ten plan przejawiony, materialny. I mamy ewoluować jako cywilizacja tak dość zbiorowo. Wszystkie te ścieżki indywidualne, które są wpisane jak gdyby w tą ewolucję taką planetarną, cywilizacyjną, no są tylko pewnymi możliwościami dla tych istot, które chcą odkodować bardzo wiele treści w ciągu czy nauczyć się bardzo dużo w ciągu jednego wcielenia, czy kilku wcieleń. Natomiast cywilizacyjnie tutaj idziemy no tip-topami takimi, dwa do przodu, jeden do tyłu, no i tak powolutku, ale jednak się rozwijamy. Czasami jesteśmy na krawędzi, ale zawsze w jakiś sposób udaje się nam przeżyć. Coś się dzieje? No tutaj pytanie miałem, bo myślałem, że już rwie mnie. No i tak, moi mili. Odnośnie właśnie tego tematu, to na razie pozwolę sobie zakończyć. Być może dla wielu byłby to temat ciekawy, ale bardziej takimi tematami chciałbym się zająć jeszcze przyziemnymi.
A słuchajcie, jednym z takich przyziemnych tematów, który zupełnie mi umknął, byłem w ogóle nie na czasie, na koniec czasu się okazało, choć informacje o tym filmie, no jakoś tam, przypominam sobie, do mnie dochodziły i pewno mi nawet ktoś, czy tam kilka osób mówiło, że już jest w kinach, ale ja jak po prostu troszeczkę przez szybę to wszystko do mnie docierało i umknął mi taki film, wtedy kiedy był grany w kinach, bo chyba był z tego co wiem, Atlas Chmur braci Wachowskich, czyli tych producentów czy scenarzystów Matrixa słynnego naszego, z Tomem Hanksem, Holly Berry i tam no, mnóstwo takich znanych amerykańskich aktorów, taki dość wysoko budżetowy film, który na koniec czasu, w specyficznym bardzo momencie, no przekazuje, do mnie dotarł dopiero no niedawno, można powiedzieć w tym tygodniu go chyba pierwszy raz oglądnąłem i słuchajcie, byłem no pod wielkim wrażeniem, ponieważ no tak jak Matrix kiedyś, pamiętam zaraz po premierze, na niego poszedłem i w pierwszym tygodniu byłem 3 razy. Kiedy go grali, bo od razu było dla mnie oczywiste, że jest to film, który no na koniec czasu właśnie w tym specyficznym momencie niesamowitą rolę spełni w rozwoju świadomości, bo właśnie tak to filmy, a nie jakaś wielka wiedza duchowa, ale właśnie filmy, które oglądnęła absolutna większość populacji, spełniły w tym okresie przejścia fali tych ostatnich 15 przynajmniej lat ostatnich, a już można powiedzieć na pewno od 2000 roku, bo większość tych filmów powstała po 2000 roku, między innymi Matrix właśnie, to właśnie te filmy spełniły największą rolę w rozwoju i we wzroście takiej świadomości globalnej, cywilizacyjnej. To jest oczywiście moje zdanie, ale ja jestem tego pewny, tak słuchajcie, jak jestem pewny tego, że potrzebne mi jest jeszcze powietrze, żeby utrzymać ciało. No i ten Atlas Chmur, słuchajcie, jest następnym bardzo istotnym i bardzo ważnym filmem. Nie wiem, pewno większość z Was go widziała, to już 2 czy 3 miesiące temu, kiedy był pokazywany. Natomiast ja, tak jak mówię, dopiero teraz go oglądnąłem i jestem pod jego dużym wrażeniem, ponieważ jest to bardzo ważny film, słuchajcie. Polecam wszystkim, którzy go nie oglądali, żeby gdzieś go tam, pewno niedługo będzie na DVD, na razie gdzieś go tam na jakichś torrentach, bo na YouTubie to wątpię, można znaleźć. I dla wielu z Was pewno nie wystarczy, powiem Wam szczerze, oglądnięcie tego filmu tego filmu jednorazowo. Żeby odkodować te treści, które tam są w tym filmie, to przynajmniej trzeba ten film oglądnąć moim zdaniem tak jak Matrixa, 2-3 razy. A powiem Wam, że im wyższa świadomość ludzi, którzy go oglądają, tym żeby w pewien sposób te treści, które w nas samych są zapisane, a do których niekoniecznie jeszcze mamy dostęp, a taki film troszeczkę jest takim kluczem do odkodywania pewnych treści w sposób taki no dość przyjemny, ponieważ jest to film, który no nie, moim zdaniem nie ma tam wiele przekłamań, jest takim, można powiedzieć, dość doskonałym, no dość doskonałym, albo coś jest doskonałe, albo coś nie jest doskonałe, ale jest takim naprawdę wiernym
naprawdę to też złe słowo, wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości na bardzo wielu poziomach. Również, no inaczej powiem, na bardzo szerokim takim spektrum fraktalnym. Także tam nie tylko chodzi o akcję taką zapisaną za pomocą tekstów, scenariusza i samej akcji tego filmu, ale o wiele rzeczy, które z całego mechanizmu przedstawionego w tym filmie, tych przeplatających się żyć tych głównych bohaterów w różnych okresach, czyli w pewien sposób tak jak gdyby różnych inkarnacji tych samych istot zachodzą na siebie, przeplatają się wzajemnie, w pewien sposób determinują pewne działania albo pewne mechanizmy, które w życiu tych istot się przejawiają. Wiele takich różnych pętli, takich różnych schematów, jak ja to nazywam, labiryntów, czy powiązań pomiędzy właśnie istotami da się w tym filmie zauważyć i bardzo często to nie są treści, które wynikają z prostej wymiany zdań w tych epizodach tego filmu, natomiast są to jak gdyby takie holograficzne nakładki wynikające z całego procesu powstawania filmu i jako dzieła, które jest, można powiedzieć, taką kwintesencją świadomości tych wszystkich producentów w to zaangażowanych. A ponieważ moim zdaniem oni mieli wielką pomoc na wielu gęstościach i z poziomu swojej własnej świadomości, ale też byli wspomagani na pewno, bo to dla mnie nie ulega wątpliwości, że takie dzieła powstają z bardzo wysokim, można powiedzieć, czy może nie, źle zacząłem, ze wspomaganiem z bardzo wysokich poziomów, nie tylko z piątej, ale i z szóstej gęstości, czasami ta inspiracja jest jeszcze wyżej, więc te wszystkie fraktalne poziomy można w takich produkcjach znaleźć. Dlatego potrzebny jest pewien czas do tego, żeby to wszystko odkodować i niekoniecznie dociera to do świadomości istot, które to oglądają, czyli również waszej, w tym momencie, w którym ten film oglądniecie, czy za pierwszym, czy za drugim, czy za trzecim razem, załóżmy, że będzie to więcej niż raz. Bo czasami rola tych filmów jest taka, żeby właśnie wpłynąć tak na świadomość, że niekoniecznie istota zdaje sobie z czasem sprawę, że pewna świadomość pewnych rzeczy, pewnych mechanizmów, która nagle się w niej pojawiła, to przyczyna tego wszystkiego, przyczyną tego wszystkiego, czy inspiracją do zaistnienia tego był na przykład film Matrix czy Atlas Chmur. Dlatego polecam wszystkim, którzy nie oglądali, a tym, którzy oglądali, to warto, myślę, że jeszcze zobaczyć ten film jeszcze raz. Świetna gra aktorska, moim zdaniem bardzo wysoka świadomość aktorów, którzy główne role grali w tym filmie i to wszystko przedkłada się na to, że jest tam bardzo dużo treści takiej z szerszego spektrum, nie tylko z poziomu czystych tekstów, czy z poziomu takiej reżyserskiej fabuły, czy z poziomu scenariusza, czyli z poziomu fabuły. No, ale tak jak mówię, być może ja jestem tutaj nie na czasie, bo ten film dopiero teraz do mnie przyszedł, ale skoro przyszedł, no to mówię o tym, ponieważ jest to bardzo ważne. Ten film też będzie mieć, ma już moim zdaniem bardzo
duży wpływ na zmianę świadomości w perspektywie czasu. Tutaj w tym okresie, no można powiedzieć, kulminacji fali, no bo chyba premiera tego filmu jakaś była tam październik czy listopad zeszłego roku. Ale tego nie sprawdzałem, ale z tego, co tam pamiętam, jak miałem informacje o nim, no to tak to było, ale być może przespałem, było to wcześniej. W każdym razie, nawet jak było to pół roku temu, to i tak był to doskonały czas właśnie na wgranie, można powiedzieć, do pola, do umysłu genetycznego tych wszystkich informacji, które ten film niesie. Bo właśnie takie informacje na początku katapultują świadomość gatunku w inną przestrzeń, na wyższe poziomy fraktalne. Choć oczywiście ludzie wychodzą i nie bardzo często czają w ogóle głębokość tego przekazu, ale na początku zadając sobie proste pytania, ty no słuchaj, to ten Hanks, który tam żył raz w tym wieku, raz później, to co, to jakaś ta reinkarnacja, czy coś takiego, i takie czasami po takich filmach można wśród ludzi, którzy wychodzą z takiego filmu, a którzy kompletnie nie zajmują się jakimś takim wewnętrznym rozwojem i tak no tylko te pojęcia na tyle, na ile po prostu z przestrzeni takiej mainstreamowej do nich w ogóle dochodzą, no to po prostu funkcjonują w ich takiej operacyjnej świadomości, ale nagle po takim filmie, no, na który wypada iść, no bo przecież Wachowscy go zrobili, no to powinien być dobry, jest wysoko budżetowym filmem, więc jest przyjemny do oglądania, no i wszyscy idą, no to ja też pójdę, no i takie filmy właśnie mają olbrzymie olbrzymi wpływ na potem świadomość umysłu genetycznego, a co zatem idzie świadomość poszczególnych jednostek, które potem angażują się w życie społeczne, tworzą różne dobra, tworzą wynalazki, tworzą różne jakieś tam mechanizmy, które w tej przestrzeni społecznej funkcjonują. To wszystko w pewien sposób odkodowuje się, czy przekodowuje się, czy dojrzewa w tyglu takich interakcji wzajemnych. Także jeszcze raz polecam Atlas Chmur. Słuchajcie, także dziękuję Pawłowi, przez którego tak do mnie ten film przyszedł, bo tak przysłał linka i od razu sobie też przypomniałem pewne informacje o tym filmie i zadziwiony, że jakoś wtedy, kiedy on był, mi to umknęło, no ale okres końca czasu, wszystko to, co się działo na przestrzeni, całe to drugie półrocze 2012 roku było dla mnie bardzo specyficznym czasem, więc widocznie nie było miejsca, nie było przestrzeni na to, żeby się głębiej, żeby no, znaleźć czas przede wszystkim, bo to pewno nie pozostałoby bez echa w mojej świadomości, natomiast no, zupełnie były inne działania, które były z pewnością ważniejsze, natomiast ten film sam z siebie dla mnie, no może nie był jakiś tam potrzebny, nic dzięki niemu nowego nie odkryłem, natomiast no większość ludzi, którzy na ten film pójdą, jednak ta ich świadomość zostanie zainicjowana treściami, które być może dopiero za kilka miesięcy, a może kilka lat będą gotowi na to, żeby w ogóle głębiej się w nie wejść, zagłębić, a tak czy tak po jakimś czasie, po kilku latach czy po kilkunastu latach będzie to już taka obiegowa i powszechna wiedza, jak troszeczkę dzisiaj jest wszystkie te informacje, które 10 lat temu zapoczątkował film Matrix, czyli tych samych reżyserów, też braci Wachowskich.
i co w świadomości gatunku umysłu genetycznego, czyli można powiedzieć świadomości populacji, dziś jest już powszechne. Żaden młody człowiek nie ma wątpliwości, czym jest Matrix, jak on działa, przynajmniej na takim podstawowym poziomie. Każdy kilkunastolatek, ale też kilku tam 20-30-40-latek jest w stanie te mechanizmy wychwycić i choćby w kilku zdaniach coś na ten temat powiedzieć. Natomiast jeszcze 10, jeszcze 15 lat temu dla większości była to zupełna abstrakcja i gdyby widzieli to wtedy, to uważaliby to za science fiction kompletny, który no w ogóle z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. No i cóż, jedziemy dalej. Ten temat mamy zamknięty, czyli mamy już dwa tematy. Atlas chmur, no i słuchajcie, tą żeńską energię, która... Ale może jeszcze wrócę do tej żeńskiej energii, która się nam dzisiaj tutaj manifestuje bardzo mocno. Fali gwiazdy, bo na pewno jeżeli dzisiaj w tym białym elektrycznym psie jako miłość się tutaj przejawia, no to jeszcze będzie mieć na pewno reperkusje dalsze w tej fali, bo pamiętajcie, że jest to ostatnia fala w Tsolkien w 260-dniowej matrycy i można by powiedzieć tak, że za 10 dni, kiedy zacznie się następny, można powiedzieć, obieg Tsolkien, czyli wrócimy znowu do początku, do imix fali smoka, pierwszej fali, w tym 260-dniowej matrycy, to dopiero ten obieg Tsolkien de facto, 260-dniowy, będzie takim pierwszym cyklem pełnym po wielkim finale, po szczycie fali, po tym sławetnym końcu czasów 12-21 grudnia. No i wiele z tych procesów, które będą właśnie się działy w czasie tego okresu, będzie już się działo w sposób bardzo radykalny. Z tego, co tutaj mówię, co mówią rajscy, co mówią inni ludzie, wiele właśnie rzeczy związanych właśnie z przełączaniem się istot, można powiedzieć, na nową matrycę jest dopiero przed nami, chociaż powtarzam i to już mówiłem wielokrotnie, że ci, którzy się nie zaczęli przełączać, no to już kiepskie szanse mają. Raczej po dacie 21 grudnia to już stracili prawie, że do minimum te szanse, ale jeszcze jakieś one były. Natomiast teraz już, kiedy dochodzimy do końca obiegu Tsolkien, czyli zostało nam jeszcze 10 dni, no to praktycznie już ten następny obieg będzie raczej takim obiegiem zamkniętym. Ja nie mam co do tego wątpliwości. Ci, którzy się nie zaczęli przełączać do tej pory, szans już na zainicjowanie tych procesów nie mają, chyba że tak zwanym już po prostu ostatecznym rzutem na taśmę, ale to musi w nich wjechać walec i to z dużą szybkością, a to jest taka dość duża sprzeczność, bo jak wiecie, to walce z reguły jeżdżą powoli ze względu na swój ciężar. Ale niektóre istoty no, są w stanie zagiąć na tyle czasoprzestrzeń, że mogą wygenerować taki szybko przemieszczający się walec i wtedy, kiedy w nich tak rąbnie,
czy w łeb, czy w bok, czy w plecy, no to mogą jeszcze na tyle mocno ten wstrząs odczuć, że jeszcze gdzieś z tego jednego pociągu zostaną katapultowani na ten drugi, który już prawie że za widna widnokręgu zginął, bo jedzie w drugim kierunku. Ale przy takim wstrząsie jeszcze czasami taka prawie że cudowna katapultacja. Ciekawe, że takie słowo jest, no ale dobra, na potrzeby dzisiejszej audycji załóżmy, że jest możliwa. No i takich istot pewno też się może pojawić nawet w waszym polu kilka, no bo z racji na tego, że te czasy, które idą, będą wyjątkowo ciekawe. To, co już przeżyliśmy, było niesamowicie ciekawe, ale było bardzo, bardzo trudne dla większości z nas jednak. To były procesy, gdzie te przemiany no, dusiły troszeczkę nasz potencjał i cały czas no, były takim wyzwaniem, takim troszeczkę pozbawiającym oddechu. A teraz to wszystko, co się dzieje, wręcz przeciwnie, jest ciekawe przez to, że z każdym kolejnym dniem, z każdym, można powiedzieć, kolejnym tygodniem, miesiącem tego powietrza jest coraz więcej i coraz łatwiej jest oddychać. Im głębiej tego powietrza potrafimy zaczerpnąć, im głębszy zrobimy oddech, to można powiedzieć, że tego powietrza pojawia się więcej. Okazuje się, że te nasze płuca, oczywiście pamiętajcie, to są wszystko metafory szamana, ale myślę, że te metafory tak dość dobrze odzwierciedlają wszystkie te procesy, które zachodzą i będą zachodzić. Więc wszystkich tych, którzy nauczyli się już dość swobodnie oddychać, to zachęcam do tego, żeby te oddechy brali coraz głębsze, żeby wszystkie te stare schematy, stare przekonania, które jeszcze czasami manifestują się w różnych sytuacjach, zostawiali powoli za sobą, bo na pewno przestrzeń nie odpowie już w podobny sposób na podobne zachowania, jak było to jeszcze przed okresem kulminacji fali. Nie ma już poparcia na przestrzeni, na manifestowanie się starych wzorców, a kiedy my korzystamy ze swojego potencjału autentycznego, ze swojej energii, z tego wszystkiego, co ma olbrzymie, coraz większe wsparcie na przestrzeni, to można powiedzieć, że nie ma takiej siły, nie ma takiego lewara, jak ja to czasami mówię, żeby cokolwiek mogło nam zagrozić. Nawet jak w perspektywie jakiejś takiej krótkoterminowej, bardzo krótkoterminowej, okaże się, że może pomyślimy, że kurczę, chyba coś za mocno pokazaliśmy, napiliśmy muskuły, bo to na początku czasami może być tak przez nas postrzegalne, to już w perspektywie kilku dni, czasami może nawet w kilku godzin czy kilkunastu minut może się okazać, że wręcz przeciwnie, że właśnie skruszyliśmy kolejny mur niemożności, niemocy, a za tym objawiła się nam większa siła, większa odwaga, większy dostęp do, można powiedzieć, czy lepszy dostęp, lepsza komunikacja z samym sobą, że dzięki temu przestrzeń, z którą, czy może sytuacja, czy relacja, w którą weszliśmy, dąży do większej harmonii i buduje
się dzięki temu większy ład, większy porządek, coś, co służy, można powiedzieć, wszystkim stronom w to zaangażowanym, a nie tylko tej, która chciała przeprowadzić jakąś swoją taką, tu trochę się sam zapędziłem, ślepy zaułek, ale on taki do końca nie jest ślepy. Właśnie ślepy zaułek miał poparcie jeszcze na starej matrycy, bo w zasadzie ten, kto miał większą siłę, większą, jak to się mówiło, dar przekonywania, czyli za nim stała większa armia, obojętnie czym ta armia była. Czy była zasobem pieniężnym, który stał za tą istotą, czy była jakimś poparciem instytucji, czy innych istot, które udzielały jakiejś tej osobie jakiegoś tam swojego poparcia, swojego absolutorium. I dzięki temu mogła właśnie trochę jak ten walec przetaczać się po polu życia, bo tak by to trzeba nazwać, innych istot, czasami wielu, dziesięciu, czy set, czy tysięcy być może, no i deformować im troszeczkę kręgosłupy. Teraz takie działania nie będą, czy może nie będą, bo to jest złe określenie, nie mają już poparcia na przestrzeni i siłą rzeczy będą szybko się weryfikowały jako nieskuteczne i wszystkie te wzorce będą się powoli rozpadać. No nie magicznie, nie w jednej chwili. Fajnie by to było, ale przypuszczam, że nawet wy nie bylibyście w stanie tego zaakceptować tak w jednej chwili, bo właśnie wszystko to dlatego trwa pewien czas i jest do tego potrzebny jakiś tam proces, żeby to wszystko móc zaabsorbować, żeby można było wszystkie struktury, które są zaangażowane w te procesy, wszystkie nasze, można powiedzieć, poziomy postrzegania, naszą świadomość, nasze ciała przebudować, rekonfigurować, żeby można przejść na ten wyższy, czasami jeden, drugi, czy piąty, czy dziesiąty, wyższy fraktal, żeby móc to objawić, czy przejawić. Także zachęcam wszystkich do podnoszenia głowy. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze tą głowę czasami z czystego przyzwyczajenia pochylają i patrzą sobie pod nogi. Słuchajcie, nie trzeba patrzeć pod nogi. Bezpieczniej jest patrzeć daleko przed siebie. Nasze ciało, nasze oczy ma taki mechanizm sobie, że to, co już raz widzimy, to przez ten czas, zanim nadepniemy tą nogą na tą dziurę, którą widzieliśmy 20 metrów przed sobą, patrząc się daleko do przodu, to będziemy pamiętać, że ona tam jest i noga już automatycznie tą dziurę ominie. Nie musimy wcale patrzeć pod nogi, żeby ją ominąć. Słuchajcie, świetnie to jest postrzegalny ten mechanizm u wszystkich osób, które są kierowcami, a pewno większość z was jest kierowcami i słuchajcie, ja czasami po prostu coś mi się dzieje, jak patrzę na instruktorów nauki jazdy czy samochody, w których ludzie uczą się jeździć, młodzi ludzie z reguły, choć nie tylko. No i taka osoba ma wbity wzrok na czubek maski samochodu, którym jedzie, a instruktor, który siedzi obok, dokładnie tak samo, można powiedzieć, patrzy. Nie dość, że nie jest w stanie w ogóle wytłumaczyć tej osobie, zwrócić jej uwagę, że to jest po prostu zagrożenie dla niej i dla wszystkich innych uczestników ruchu. Taki sposób percepcji rzeczywistości, drogi, rzeczywistości drogi, żeby to było jasne, z perspektywy kierowcy,
No to jeszcze sam tak patrzy. No i to jest przerażające, słuchajcie, bo to w pewien sposób bardzo często też odzwierciedla poziom świadomości. Nie, oczywiście nie jest to tak do końca, ale jednak, słuchajcie, no ta sama reguła, którą odniosłem, czy którą opisywałem, jeśli chodzi o opatrzenie, kiedy idziemy, odnosi się również do tego, kiedy jesteśmy kierowcą jakiegoś tam środka lokomocji. I żeby mieć czas na reakcję jakąkolwiek, to potrzebujemy patrzeć daleko do przodu, bo wtedy każde zagrożenie, które pojawi się w tym polu, widzimy daleko przed sobą. A to, co nagle nam przed maskę wypadnie, to i tak w tym samym momencie zauważymy, co patrząc się na czubek tej maski, a często zauważymy to wcześniej. Natomiast każdą rzecz, czy każde zdarzenie, które zadzieje się wcześniej, będziemy widzieć już w tym momencie, w którym się ono zadzieje, czy to będzie 20, czy 50, czy 100 metrów przed samochodem. I nie musimy się zupełnie martwić o to, że nie mamy takiej percepcji, żeby to wszystko postrzec. Mamy taką percepcję. Nawet istoty, które nie mają wysokiej świadomości, mają wystarczającą percepcję, żeby się tego nauczyć. Natomiast problemem wielkim jest to, że czasami nie mają tej percepcji ci, którzy uczą, czyli instruktorzy nauki jazdy. No i niestety sami są inwalidami i tworzą następne rzesze inwalidów drogowych. No i efekt jest taki, że potem nagina się przepisy po to, żeby stworzyć pozorne bezpieczeństwo dla inwalidów. A inwalidom nie powinno się dawać dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu, a nie tworzyć przepisy, które stwarzają im możliwość jego prowadzenia, słuchajcie. No ale to są właśnie niestety dylematy matrixowe przejawiające się na każdym jednym poziomie. Ten Matrix, a szczególnie jeśli chodzi o stary kontynent, czyli Europę, ale bym powiedział, że szczególnie właśnie o takie kraje jak Polska, ma takie preferencje, żeby w pewien sposób uprzywilejowywać to, co jest nierozwojowe, to, co jest patologiczne, to, co jest w pewien sposób inwalidztwem. Natomiast deprecjonować to, co wybiega w przyszłość, to, co jest rozwojowe, to, co jest nowatorskie, to, co mogłoby pchnąć czasami całe gałęzie gospodarki, czy przemysłu, czy nauki do przodu, katapultować wręcz czasami. O wielkie przestrzenie, zaoszczędzać mnóstwo czasu właśnie. No ale tak jest, póki co. I dopóki nie uda się tego przebudować, no to wszyscy ci, którym tak właśnie śpieszno do przodu, którzy chcieliby ciągle takimi wielkimi skokami się poruszać, trochę jak kot w 7-milowych butach, będą w dupę bici i po głowie będzie się ich walić, no bo to właśnie przecież oni powinni się dostosować według Matrixa i według tych wszystkich uregulowań, które funkcjonują do miernoty, do tego, co jest wsteczne, do tego, co jest w pewien sposób patologiczne w jakiś sposób. Oczywiście komunikacja jest wręcz matrixowa, mainstreamowa, odwrotna. I jak gdyby głosi się co innego, ale to nie chodzi o to, co się głosi, tylko o to, co się wspiera. Słuchajcie.
Bo obojętnie na jaki poziom popatrzycie, czy to jest poziom przepisów ruchu drogowego, czy to jest poziom edukacyjny, czy to jest poziom korporacyjny, czyli pracy w jakichś tam firmach, dużych korporacjach, to nie mówi się o kreatywności, mówi się o innowacyjności, a wspiera się, można powiedzieć, to co nie wyłamywanie się, bycie w szeregu i tak dalej, i tak dalej. No jeden tam, który trzyma resztę za mordę, zawsze się przyda, taki jeden policjant, bo zawsze można tylko jednego na wyższym fraktalu nad nim postawić, a potem na końcu się jeszcze postawi kamerę wielkiego brata, podłączy się szefowi na biurku i on będzie monitorował swoich pracowników, czytając ich prywatną korespondencję i śledząc, co robią w biurze czy na hali produkcyjnej przez 20 kamer zainstalowanych w rogach pokoju, czy nie wiem gdzie, może pod stołem, bo być może niektórych chętnie by zobaczyli też, co pracownicy robią na tym poziomie, bo to jest właśnie pole do wszelkich dewiacji. Totalna inwigilacja jest to pole do dewiacji, słuchajcie, bo właśnie boją się najbardziej ci, czy można powiedzieć, wymyślają takie absurdy, ci, którzy są dewiantami, ponieważ tylko oni są w stanie stworzyć takie przepisy, takie modele, takie wręcz wynaleźć urządzenia, które będą śledzić i posądzać innych w takich obszarach, które no, dla normalnego, zdrowomyślącego człowieka są w ogóle nie do wyobrażenia. Dopiero zaczynają się nad tym zastanawiać, kiedy ich to spotyka. No i słuchajcie, no i tutaj znowu następny dylemat, czy dajemy na to zgodę, czy nie. No bo jak nie, no to za 2 lata, czy za 3, no ten refit, chip sławetny przyjdzie, a czy on będzie na czoło, czy w ramieniu, czy w kciuku, czy w komórce, czy w karcie bankomatowej, bo innej już formy płatności nie będzie. Słuchajcie, nie ma to naprawdę znaczenia. Ważne, że bez tego nie otworzymy drzwi, nie będziemy mogli otworzyć drzwi, nie będziemy mogli zrobić tego, czy tamtego, czy owego, skorzystać z opieki medycznej, wejść do autobusu komunikacji, czy metra miejskiej, czy tramwaju, czy innego bombaju. A być może do swojego własnego samochodu, no bo przecież już ten etap mamy też powoli za sobą, prawda? Wyjść z hipermarketu, no bo trudno sobie wyobrazić, że za 3 lata w każdym hipermarkecie będzie 50 kas i będzie siedziała jakaś pracownica, która już nie ma siły tych dziesiątków ton towaru przerzucać przez tą taśmę, bo już dzisiaj mogłaby być maszyna, ale po prostu jeszcze za dużo by wrzało w różnych społeczeństwach, no bo to jest w takim kraju jak Polska kilka tysięcy hipermarketów razy średnio 100 osób na kasie, więc to jest zatrudnienie dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Pewno w skali kraju, razy ilość tych krajów w Europie, więc to jest kilka milionów albo kilkanaście. A już można by z tego zrezygnować. No ale co z tymi ludźmi zrobić dalej? No i tak można, słuchajcie, w każdej jednej dziedzinie przecież wymyślać, no bo trzeba sobie powiedzieć, że no trudno będzie tym ludziom znaleźć coś nagle w zastępstwie, jakąś pracę, dać im coś, bo nagle z ludzi, którzy byli już na etapie ztechnicyzowania i zmechanizowania swojej świadomości totalnie, więc w pewien sposób już są trochę biorobotami, bo wykonując przez 8 godzin dziennie cały czas tą samą czynność, to po 3 dniach człowiek inteligentny stałby się ćwierćgłówkiem, a po 3 miesiącach musiałby się odmurzyć, żeby mógł to wykonywać, bo na pewno nie byłby w stanie funkcjonować normalnie, bo by zwariował. Więc no, to są właśnie takie, słuchajcie, problemy i te problemy będą narastać.
z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, bo żaden rząd, żadna Unia taka czy inna, czy północnoamerykańska, czy europejska, nie pracuje nad mechanizmami, żeby świadomość tych ludzi, którzy w taki sposób już zostali w pewien sposób zmongolizowani, czy ztechnicyzowani, czy odebrano im nawet te mierne możliwości rozwoju, żeby zapewnić im jakiś rozwój, żeby mogli cokolwiek robić za 5 czy za 10 lat. A za 5 czy za 10 lat gwarantuje, znaczy w zasadzie nie, przepraszam, pod takimi gwarancjami podpisywać się nie będę, ale jestem pewny, że już żadna sieć hipermarketów nie zbuduje kas z taśmą, żeby mogła 200 niepotrzebnych osób zatrudnić jako kasjerki. Czy jako kasjerów, przepraszam, bo tu jakieś dyskryminacje prowadzę, bo faceci też na taśmach pracują. No i tak, słuchajcie. Awe, nic nie ma, żadnego, żadnej inspiracji na czacie. Tak przelatuję, ale widzę, służy ten czat głównie jako komunikator. Jakby ktoś miał jakieś pytanie, to teraz jest moment. Szaman szuka inspiracji, żeby nie nakręcić znowu audycji w stronę nielimitowanej, bo znowu się jakieś mózgi. Jak szaman robi kiczeri. Słuchajcie. Powiem tak. No, opowiedziałbym, jak robię kiczeri bardzo chętnie. Nie ma tu żadnych tajemnic. Ale ponieważ szaman wymyślił, jak to bardzo fajnie pokazać, tylko jeszcze tego nie zrobił, ma to na razie na poziomie idei w głowie, to nagram to, bo na żywo to będzie dość ciężkie i w następnej audycji pokażę, puszczę po prostu. To będzie na żywo, ale wolę to nagrać, no bo to trzeba stać przy kuchni, pokażę, jak to się robi, ale postaram się to zrobić tak, żeby to było fajnie. Tak w dwóch zdaniach mogę powiedzieć, że no nie będę mówić, bo to jakbym się rozgadał, to a to fajniej będzie pokazać. Słuchajcie, bo to jest pokarm bogów, jak to Hindusi uważają, słuchajcie, i to jest naprawdę taki pokarm, który na dzisiejsze czasy, w dobie, kiedy tego zmagdonaldyzowania się naszej żywności, znaczy naszej żywności sprzedawanej w sklepach, jest czymś, co potrafi być jeszcze bardzo zdrowe, bez chemii, bez wszelkich glutaminianów i innych syfów pożywieniem opartym na zdrowych produktach, bo ryż basmati to przynajmniej z tego, co ja wiem, jeżeli ktoś ma jakieś informacje na temat właśnie, jak jest uprawiany gdzieś ryż basmati, to bardzo chętnie proszę się tak, już kończę, bo tu czytam następne od Awy pytania. W każdym razie ryż basmati, z moich informacji, jest to jedyny ryż, który nie jest transgeniczny, czyli ryż modyfikowany genetycznie. No i co? No i to ma specyficzne konsekwencje. On jest jeszcze bardzo zdrowy. Ale głowy bym sobie za to uciąć nie dał, ponieważ pazerność koncernów amerykańskich, które się tym trudnią, głównie tam Monsanto, czy Bayer, czy innych, no Bayer to nie amerykańskie, tylko niemieckie, ale to oni głównie modyfikują wszelkie ziarna, jest niesamowita
I ten plan właśnie, można powiedzieć, kontroli populacji poprzez żywność, słuchajcie, to jest plan, który jest cały czas wdrażany i w związku z naszym przejściem przez szczyt fali, absolutnie on na rozpędzie nie zwolnił. Wręcz przeciwnie, jest dalej wprowadzany w życie lobbying, mobbing i można powiedzieć siła wielkich ponadnarodowych koncernów rolniczych czy nie rolniczych, bo to jest obelga, czy wręcz brzmi jak przekleństwo nazywać te firmy koncernami rolniczymi, typu właśnie Bayer, Monsanto, czy jakoś mi te inne nazwy powypadały, ale głównie właśnie takie petrochemiczne, bo to było, nie było, ale są niestety petrochemiczne koncerny, jest niesamowita na każdym kontynencie i w zasadzie oni jak ten ta lokomotywa po prostu, albo jak ten walec, prą do przodu i realizują konsekwentnie swoje założenia, które już tam kilkadziesiąt lat temu zostały, można powiedzieć, kierunek i cel obrany, i one systematycznie, stopniowo dążą do tego, żeby cała żywność, którą będzie jadła cała populacja, z wyjątkiem wąskiej garstki tych, których będzie stać na inną żywność, była w taki sposób zmodyfikowana, żeby można było za pomocą tej żywności kontrolować nie tylko ciała, słuchajcie, bo to nie chodzi o to, żeby kontrolować tylko ciała, ale również umysły istot, które tą żywność jedzą. Także tutaj też mamy jeszcze jako świadome istoty wiele do zrobienia i to dość szybko, bo ta żywność jest coraz gorsza. Dotyczy to, słuchajcie, też pszczół. Tutaj coraz więcej obserwuję w internecie świadomych działań, bo ta świadomość tego, co się dzieje z pszczołami, że pestycydy, które produkuje właśnie też z kolei firma Bayer, głównie w Europie, czyli można powiedzieć córka koncernu AG Farben, który tak chlubnie się przyczynił do w czasie II wojny światowej do eksterminacji i wszelkich doświadczeń nad ludźmi. Słuchajcie, bo się podzieliłem za wieloma wątkami. W każdym bądź razie te pestycydy są specjalnie w taki sposób, i nie wierzcie w to, że to jest przypadek, to jest specjalnie w taki sposób zaprojektowane, żeby wybić owady, które zapylają w sposób naturalny nasze pola, nasze łąki, czyli pszczoły. A koncern Monsanto już 10 lat temu miał przygotowane, czy można powiedzieć już wtedy, pracę nad tak zwaną pszczołą GMO, jak niektórzy się śmieją, czyli zmodyfikowaną genetycznie pszczołą, trwały już wtedy, jak jeszcze nikt nie mówił o tym, że pszczoły masowo na wszystkich kontynentach, bo dotyka to wszystkich kontynentów, a nie tylko Europy czy Polski, jak jeszcze niektórzy chwilę temu myśleli, słuchajcie. To jest celowe działanie właśnie po to, żeby taką pszczołę potem sprzedać, żeby coś, co jest naturalne, co jest doskonałe w pewien sposób, co przetrwało pewno w podobnej formie co najmniej kilkaset tysięcy lat i wspaniale rozwijało i wspierało życie na Ziemi, zostało zastąpione przez jakąś sztuczną, wyhodowaną w laboratoriach poczwarkę, która będzie działać w bardzo wąskim spektrum i będzie odporna na tą całą chemię w postaci pestycydów, w postaci nawozów i tak dalej. No i wtedy my już praktycznie, znaczy my,
populacja praktycznie będzie, no już straci swoją wolność na rzecz tych koncernów, bo to nie chodzi tylko o to, że będziemy zobligowani, czy ludzie będą zobligowani do kupowania żywności, bo innej nie będzie, takiej modyfikowanej, tylko chodzi o to, że ta żywność będzie konsekwentnie destabilizować nasz kod genetyczny, a co za tym idzie nasze mózgi, nasze umysły i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście tutaj to znowu brzmi trochę przerażająco, ale słuchajcie, to powiem tak, nie boję się o to, że to zostanie wdrożone, choć patrząc na to z perspektywy zaawansowania, jak to jest już zaawansowane, to można powiedzieć, że to nie jest kwestia kiedy, tylko kwestia kiedy to się stało, bo to w zasadzie już funkcjonuje na wszystkich kontynentach i ilość zmodyfikowanej genetycznie roślinności już jest taka, że nawet tam, gdzie ziarna GMO nie są dopuszczone, to te ziarna, które nie są zmodyfikowane, już mutują. Bo ci, którzy w tym temacie siedzą szerzej, to doskonale wiedzą, że pod wpływem sztucznej modyfikacji genetycznej zmieniają również się geny tych roślin, które nigdy tej modyfikacji nie były poddawane. I to nie tylko wtedy, kiedy sąsiadują uprawy ze sobą, ale również wtedy, kiedy są oddalone o wiele set kilometrów. I to, słuchajcie, jest już empiryczny, udowodniony naukowo fakt lat temu. No chyba to stało się przed 2000 rokiem. Także jest to tylko dla mnie kwestią, co takiego musi się stać, żeby ten cały proces wstrzymać. No chyba że będzie wersja z Atlasu Chmur, czyli taka wersja orwellowska troszeczkę świata. Ona w pewien sposób moim zdaniem też już jest, no ale jeszcze jest mocno niedoskonała i na różnych kontynentach czy w różnych krajach no, są duże różnice. Natomiast wszystko to dąży do unifikacji właśnie poprzez takie procesy naturalnego wspierania ponadnarodowych korporacji, czyli globalizowania dóbr, usług, produktów, żywności, praktycznie wszystkiego. Z czasem to wszystko przekłada się również na unifikację umysłów, tego co ludzie myślą, tego co ludzie potrzebują i to staje się no troszeczkę, nie troszeczkę, ale bardzo przewidywalne i bardzo łatwe do ukierunkowywania. I w zasadzie o to chodzi. No i troszeczkę pokrywa się to z możliwościami nowej matrycy, troszeczkę z planami, jak my mamy się tu dalej rozwijać. Przynajmniej no, niektórym się udało na tą chwilę te plany wdrożyć. No ale zobaczymy jak to dalej pójdzie. Bo ta unifikacja, słuchajcie, to, że ulegamy również wielu z was, chociaż macie wyższą świadomość, ale też nie jesteście od tego wolni, że ulegamy takim właśnie abstrakcyjnym, krótkoterminowym modom, że jesteśmy takim trochę produktem właśnie mainstreamowej mody, tego co się promuje obok, tego co używają nasi znajomi, o czym mówią nasi znajomi. To wszystko nawet wtedy, kiedy nie korzystamy z telewizji, w zasadzie gówno nas za przeproszeniem obchodzi, co oni mówią i co oni promują,
to poprzez właśnie naszych znajomych, którzy nie wszyscy są z tego nurtu wypięci, wpływa na nas, może mniej, może nie w 100%, tak jak na większość populacji, czy w 50%, ale w 30%, ale wpływa. I to, że my nie nadążamy, czy nie jest dla nas ważna moda, te wszystkie produkty, te wszystkie usługi, te wszystkie programy, te wszystkie komedie, czy tragedie, czy tasiemcowe seriale, które są w telewizji, to jednak nie znaczy, że w pewien sposób nie jesteśmy gdzieś tam chociaż cząstką swojej świadomości ciekawi tego, więc być może ten nasz umysł i ta nasza istota nie unifikuje się jeszcze tak totalnie jak przeciętnego członka cywilizacji, ale jednak się unifikuje. No a z czasem, jak powiedzmy ten zakres unifikacji, czyli wręcz zupełnie co innego niż tutaj ma być promowane, właśnie ta różnorodność i to bogactwo i tak dalej, i tak dalej, przekroczy pewien zakres krytyczny, to będzie to dość łatwe do, można powiedzieć, takiego odgórnego, statystycznego wręcz zaplanowania, sterowania i tak dalej. No ale jeśli świadomość cywilizacyjna tak wybierze, czyli nie zrobimy nic, innymi słowy, żeby to się nie stało, no to tyle, no to po prostu będziemy się rozwijać w taki sposób. Jako taka trochę odmurzczona galaretka. No. W końcu kiedyś zaczynaliśmy swoją ewolucję od organizmów jednokomórkowych. A dziś mamy struktury na wielu gęstościach, no i bardzo skomplikowane. Także nic z tym też nadzwyczajnego nie ma. To też jest, można powiedzieć, pod kontrolą. Dobra, słuchajcie, wrócę tutaj do czata, bo tam było jakieś pytanie jeszcze. Czy są nakładane spiralnie, czy dwuwymiarowe? Ajajaj, z ostatniego kursu twojego, szamanie, brwi figur. Słuchajcie, tam było, cała ta mandala, bo ja to wszystkie takie kształty oparte na kole, to nazywam mandalami, jest zbudowana z trójkątów równobocznych, czterech bodajże i czterech kwadratów, które są względem siebie tam co kilkanaście stopni przesunięte. Spróbuję to znaleźć. Trzeba troszeczkę uważności użyć, żeby to zobaczyć, ale to jest dość widoczne. Jak kogoś to tak mocno interesuje, to spróbuję to znaleźć, może się uda. Już nie pamiętam przykładowe obrazy i tak dalej. Pewne tu. Dobra, to chyba najlepiej widać. No, to jak kogoś tak, to gdzieś tam w AutoCadzie, czy tam w innych rzeczach, to można bardzo prosto zrobić. To wynika wszystko, ten podział naturalnie. Tutaj ten zewnętrzny krąg, to jest tutaj, przyciągam teraz kursorem, więc pewno gdzieś to też widzicie na swoim ekranie. O, to jest kwadrat. To jest jeden kwadrat, to jest drugi kwadrat, to jest trzeci kwadrat i to jest czwarty kwadrat. Cztery kwadraty razy cztery wierzchołki, to jest 16 wierzchołków. Czyli 360 stopni koła, jak podzielicie przez 16,
to już każdy niech sobie policzy, o ile to tam wyjdzie 21 z kawałkiem stopnia muszą być względem siebie przesunięte te kwadraty. I to nie, tak? Przepraszam, coś bełkoczę. Ja kąty przesunąłem, a nie kwadraty. No tak, kąty to 21 i kawałek, natomiast kwadraty są przesunięte względem siebie 360 przez 4. Jezu, coś się zawiesiłem. O 90 stopni. Nie, to niemożliwe. Zawiesiłem się, policzcie sobie to sami. W każdym razie w zewnętrznym pole tym tutaj są cztery kwadraty, natomiast w wewnętrznym pole są trójkąty równoboczne i tych trójkątów są również cztery. Czyli jest znowu 12 wierzchołków wpisanych w te zewnętrzne kwadraty. Każdy z tych trójkątów jest wpisany w jeden kwadrat. Czy można powiedzieć, mają wspólny środek? Jak ktoś ma ochotę, to sobie może teraz popatrzeć na to zdjęcie i dojdzie. Niech to zrobi po swojemu, bo ja nie będę go tego tłumaczył, bo mam... inne jarzenie być może. Czy to coś? Broń dźwięków. Co ty, Awe, tutaj jeszcze? Broń dźwięków. Tak, słuchajcie, broń dźwięków będzie też. Ona cały czas jest. Infra i ultra dźwięki, słuchajcie, nawet dźwięki w zakresie słyszalności mają bardzo specyficzne działanie i mogą bardzo mocno działać na przestrzeń, słuchajcie. Wiedza o, można powiedzieć, otwieraniu portali międzywymiarowych za pomocą dźwięków była już powszechna wiele tysięcy lat temu i do tego używano różnych instrumentów w różnych kulturach. Aborygeni, żeby w pewien sposób odnajdywać linię snu, używali didgeridoo, czy didgeridoo, jak to tam się mówi, różnie to jest wymawiane. W Tybecie bardzo podobne urządzenia, takie, nie pamiętam jak one się nazywają, takie długie trąby, były w pewien sposób też używane do przekazywania informacji. Słuchajcie, to urządzenie, no, kiedy taki mnich gdzieś tam na klasztorze zawieszonym wysoko na skałach w Himalajach dmie w taką trąbę, ona ma czasami kilka metrów, ten puzon czy ta grubsza część leży na ziemi, a on ustnik ma w ustach, czasami to ma może i 3, może i więcej metrów. Wydaje się, że to jest tylko przekazywanie dźwięku, ale tak naprawdę właśnie na fali tego dźwięku wydobywanego z tej trąby czasami, znaczy nie czasami, ale przekazywana była informacja mentalna przez albo tych mnichów, którzy grali na tym, albo wręcz na mnichów, którzy siedzieli w tym czasie gdzieś tam w sali klasztornej i recytowali na przykład jakąś sutrę, albo byli pogrążeni w medytacji. W pewien sposób pełniło to podobną rolę do chorągiewek takich, które się mocowało na stópach, chyba stópach, dobrze mówię, na których były napisane modlitwy. I troszeczkę to tak działało, to była taka technologia ówczesna, w zasadzie do dzisiaj jest używana, że ta chorągiewka, kiedy jest poruszana siłą wiatru, podmuchem wiatru, kiedy jest zapisana na niej modlitwa,
w sanskrycie czy w jakimś tam innym języku, to w zasadzie jest bez znaczenia, ale sanskryt ma specyficzną właśnie też moc wibracji, nie tylko jako dźwięk, ale jako zapis. Ale w ogóle też wschodnie alfabety mają dużo pismo takie zbliżone do pisma trochę obrazkowego, jak chińskie, pismo chińskie czy japońskie, wszystkie te robaczki, którymi się tam pisze, ma specyficzne oddziaływanie na przestrzeń dużo głębsze niż litery, których alfabetu, który my używamy. I kiedy taka modlitwa zapisana właśnie na chorągiewce była tak jak gdyby poruszana pędem powietrza, czyli siłą, wiatrem można powiedzieć, to wszystko się w pewien sposób zapisywało głębiej fraktalnie na przestrzeni. Tak można powiedzieć, to taka fizyka kwantowa troszeczkę się robiła. Takie zjawiska już na poziomie fizyki takiej teoretycznej, kwantowej są już wytłumaczalne empirycznie. Nawet takie doświadczenia były prowadzone. Więc taka, no to była taka technologia, no bez zaangażowania jakichś nie wiadomo jakich generatorów. Jeżeli się to umieściło jeszcze na przykład taką modlitwę w stupie, bo w takich stupach modlitewnych, które były też odpowiednio dobrana geometria, fraktalnie jak gdyby na 7 gęstościach zapisana, bo te stupy miały 7 poziomów i w środku bardzo często, znaczy nie bardzo często, ale z reguły w takich stupach była włożona do środka, czasami bardzo taka głęboka modlitwa, pomijając taką modlitwę bazową, która była jakąś sutrą albo jakimś tam innym bardzo głębokim tekstem, to jeszcze bardzo często była włożona w tą stupę modlitwa intencyjna, która jak gdyby miała się za pomocą tego rdzenia, czyli albo sutry, albo jakiejś takiej właśnie bardzo głębokiej modlitwy roznosić poprzez fraktalność i kształtu tej stupy i miejsca, bo do tego też były wykorzystywane specyficzne miejsca, więc takie stupy budowano na przecięciach różnych linii energetycznych albo w naturalnych ciągach takich powietrznych, gdzie krzyżowały się na przykład takie naturalne strumienie powietrza, które no w górach dość, można powiedzieć, mają stałe kanały. Zresztą nie tylko w górach. Wszędzie jak gdyby prądy powietrzne określonymi przestrzeniami się poruszają. To już też wiele razy w audycjach mówiłem, to jest coś takiego jak prądy morskie. Też myślę, że większość z Was wie, że prądy morskie mają stałe miejsca, którymi się poruszają. Jak nagle statek wpływa w jakiś tam Golfsztorm, w prąd atlantycki, to nagle wpływając w poprzecznie w ten prąd, to nagle zaczyna dryfować bardzo silnie i trzeba albo włączyć mocniej silniki, albo wręcz skorygować to sterem, żeby zachować kierunek. Bo są to prądy takie no mocne. To samo jest z prądami powietrznymi. One też na różnych wysokościach przebiegają i mają swoje jak gdyby stałe, po stałych liniach się poruszają. Jak gdyby w tunelach. No i ta wiedza była od dawna, bo takie rzeczy są postrzegalne. No, nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego postrzegania, żeby zdać sobie z tego sprawę. Tak jak linie energetyczne Ziemi, czy meridiany Ziemi, jak ja to nazywam, też są, można powiedzieć, takimi stałymi kanałami, choć oczywiście tutaj żadnych kanałów na żadnej gęstości nie ma. Można powiedzieć, że to są tylko takie linie, po których biegnie impuls między pewnymi punktami. To jest takie troszeczkę odzwierciedlenie jak punkty akupunkturowe w ciele, czyli punkty meridianowe w ciele człowieka.
meridiany, wszyscy mówią o kanałach energetycznych meridianowych, ale tak naprawdę nie ma nic takiego jak kanał meridianowy, czyli kanał energetyczny, natomiast ten kanał powstaje jak gdyby z obserwacji przebiegu energii między punktami o różnych potencjałach, czyli między punktami energetycznymi, między punktami meridianowymi. I tak jak te punkty, no w zasadzie tyle wystarczy, nie będę się nad tym rozwodził. Wszystko powiedziałem, nie ma co komplikować. I to słuchajcie, wszystko się, no jak to widać, fraktalnie na każdym jednym poziomie przejawia w podobny sposób. Również takie kanały, można powiedzieć, są kanały, kurde, śmiesznie to brzmi. Tunele czasoprzestrzenne są w kosmosie między galaktykami, między kosmosami, czy między nawet, no, między wszechświatami, to troszeczkę to jest inna inszość, troszeczkę to inaczej wygląda, ale właśnie takie tunele też służą do podróżowania między odległymi bardzo od siebie krańcami wszechświatów, czy tam galaktykami, układami planetarnymi i tak dalej. One też na różnych poziomach funkcjonują. No i powoli wiedza o tym do nas też dociera. Nawet w jakichś tam filmach, czy kiedyś tam za mojej młodości, to bardziej w opowiadaniach fantastycznych niektórzy właśnie mieli już takie przebicia, no bo słuchajcie, ta fantastyka w pewien sposób, no oczywiście nie cała, ale w wielkiej części, to bardzo często jest pamięć różnych istot gdzieś tam zapisana w umyśle podświadomym, z innych żyć, z innych światów, no a na naszym świecie w jakimś tam momencie rozwoju jest jakąś tam fantastyką, która na początku jest science czy fiction, a potem nagle staje się realem i nie wiadomo w którym momencie, czasami wręcz niewyobrażalnie szybkim staje się wręcz już jakąś zaszłością archaiczną. A jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu była dla większości istot żyjących wtedy nie do wyobrażenia. Właśnie w takim momencie żyjemy, całe wszystkie te zdarzenia, cały ten okres fali, przejścia i tak dalej nakładają się właśnie na taki cykl, kiedy tak jak też już powtarzałem to wiele razy, technologia, czy można powiedzieć inaczej, świadomość nie nadąża nad technologią i dlatego ta technologia bardzo często w przeciągu kilku lat dogania najbardziej śmiałe, wizjonerskie, fantastyczne pomysły. No i cóż, ponieważ no dziś chyba mało stękałem, to postękam na koniec. Ponieważ spóźniłem się trochę, bo były kłopoty z odpaleniem, no to postaram się przynajmniej w miarę punktualnie zakończyć. Czyli tak, co? Obiecałem, że zobaczymy, że jak się robi kiczeri, będzie w następnej audycji. Jak słuchajcie, jakieś ktoś ma pytania, no to albo przez jaskinię moją, czyli przez stronę Jaskinia Szamana w zakładce kontakt, albo tam jeszcze drugi adres na Gmaila jest podany. Możecie mi tam coś zasugerować, czy jak macie jakieś tam rzeczy, to się z nimi podzielić. Chętnie skorzystam, jak z tego będzie jakaś inspiracja, czy temat do audycji. Naprawdę bardzo, bardzo chętnie z tego skorzystam, czy tam odpowiem na pytania, jak będę
że tak powiem, w stanie, czasami trzeba troszeczkę na nie poczekać, na moją odpowiedź. No i tyle, słuchajcie. Zapraszam za tydzień. O, znowu zapomniałem powiedzieć o ważnej rzeczy dla mnie, no ale widać, to jeszcze nie czas. Może uda się za tydzień, bo nie chcę już przedłużać, bo już widzę, że się wylogowujecie powoli z audycji. Także, ale nie, powiem, słuchajcie, jakby ktoś, ponieważ szaman dojrzewa do takiego momentu, ja kiedyś zajmowałem się, słuchajcie, taką działalnością, jak suszenie owoców. No i z tych powodów właśnie, że zajmowałem się taką działalnością, został mi taki, można powiedzieć, czekajcie, może ja to znajdę, gdzie to jest, został mi właśnie taki biznes typu suszarnia owoców. Jest to na tą chwilę biznes, można powiedzieć, niedziałający, ponieważ ja tej suszarni nie prowadzę. Są to takie suszarnie przemysłowe. To nie mówię tutaj o suszarni, którą można sobie gdzieś tam w domu podłączyć do gniazdka na 220 i wysuszyć kilo jabłek. To są suszarnie dość duże, na których można tam kilka ton dziennie wysuszyć. W każdym razie wychodzi z nich świetny susz. Ja mam, można powiedzieć, opracowaną ciekawą technologię na ciekawe produkty, takie bardzo niszowe, można powiedzieć, że takie produkty, których w ogóle nie ma. Jeszcze. Więc są takie bardzo rozwojowe, ale ja mam decyzję ostateczną i nieodwołalną, że nie będę się tym zajmował po prostu, nie rozdzielę się. Natomiast gdyby ktoś z was, czy macie gdzieś tam w swoim polu, był czymś takim zainteresowany, no to ewentualnie też głębiej się z tym podzielę, jak napiszecie do mnie, bo tak stwierdziłem, że no skoro prowadzę tą audycję, jest coś takiego, co też jest warte, bo jest to, można powiedzieć, taki bardzo, moim zdaniem, dobry biznes na dzisiejsze czasy, jeżeli kogoś coś takiego bawi, oczywiście, no bo to jak każdy biznes, no wymaga zaangażowania i nakładów, natomiast ja bardzo chętnie mogę pomóc, nawet jest, no rzucam po prostu w przestrzeń i tyle, nie chcę tutaj jakiejś takiej właśnie marketingu biznesowego uskuteczniać na jaskini, bo ona nie do tego służy. Natomiast gdyby ktoś był takim tematem zainteresowany, to zapraszam do kontaktu, wtedy ewentualnie się podzielę większą ilością informacji. Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. No i cóż, fala gwiazdy, pamiętajcie, ostatni cykl starego czasu się zamyka w tej fali starego czasu, ponieważ no, to jest ostatnie fraktal Colkin, matryca Colkin, która zahaczała właśnie o czas, czy w większości była zakotwiczona w starym czasie przed wielkim finałem. Już od zaraz powiem, 13 lutego wracamy do pierwszej fali, czyli do nowego obiegu Colkin, w którym de facto no, takie radykalne rzeczy będą się przejawiały na przestrzeni i efekty wielu procesów, o których też często ja mówiłem i mówili inni, mówili rajscy, będą już właśnie w tym okresie bardzo widoczne, więc myślę, że po 13 lutego wiele rzeczy będzie się manifestowało na przestrzeni już w sposób taki bardziej dynamiczny. No i dzięki temu będziemy mieli więcej powietrza. Łatwiej nam będzie oddychać, łatwiej nam będzie manifestować siebie i swój własny potencjał, pod warunkiem, że będzie taka decyzja. Bo pamiętajcie, ci, którzy się trzymają starych treści, no im mocniej będą zaciskać ręce, tym więcej potem się okaże, że nie w tych rękach zatrzymają, tylko tym głębiej te paznokcie
poranią ich własną skórę i tym więcej z tego będzie trochę krwi. Oczywiście to jest metafora, ale warto się nad taką metaforą też zastanowić. Do zobaczenia za tydzień. Żegnam Was. Hej.